że można pojechać do Hiszpanii na festiwal, to już wiemy, bo pani powiedziała, bo to, że można zobaczyć Paryż jako dziecko podczas takiej wyprawy, to też już usłyszeliśmy. Tak, co daje taki... No, oprócz tego, że dzieci mają możliwość odwiedzić nie tylko Hiszpanię, różne kraje, zobaczyć ich kulturę. Podczas festiwalu był taki u nas program bardzo fajny. My mieli 3 warsztaty tanecznych. Prowadzili tancerzy z teatru tanca z Barcelony. I jeden warsztat był u nas z salsy kubińskiej. To daje możliwość dzieciom zobaczyć inne kultury taneczne, nie tylko co pani Ryna daje. To też piękne. Patrzę architekturę, patrzę, że różne ludzie, różna kultura, różna kuchnia, że nie zawsze tylko to, co my jemy tutaj w Suwałkach i w Polsce, że inna kultura, jedzenie jest. Znajomy się z innymi zespołami. To jest dziecko bardziej, lepiej rozwija się, mam takie wrażenie, że takie wyjazdy. Oprócz tego zajęcia taneczne u mnie dają takie uczucie dyscypliny, że tylko pracy można coś osiągnąć. Nie może tak, niczego nie robisz, raz ciebie Grand Prix. To naprawdę ciężka praca i wtedy bardzo kocham swoich dzieci, że oni już wierzą mnie, że jeżeli my pracujemy, to coś będziemy przywozić z tych festiwali, będzie jakiś sukces. Jak reagują rodzice? Bo na przykład bywałem podczas różnych państwa występów. Przed takimi występami widziałem, że pani trzyma tą dyscyplinę na scenie, że to nie jest miękka gra. Jak reagują wtedy dzieci, otoczenie? Bo no, kiedy dziecko wychodzi na scenę, ono powinno znać odpowiedzialność za to, co ono robi na scenie, bo przychodzą widzowie i oglądają ich. To nie jest taka, że szyrma taka, czy jakieś tam i nie widać, co ty robisz. Bo ludzie przychodzą obejrzeć i wtedy powinno być wszystko w miarę doskonale, żeby znali, za co płacą, znają, za co klaskają, krzyczą brawo. I rodzice ufają mnie, że tylko w taki sposób można zdobyć brawo podczas występów. Jak się do was zgłosić? To można bezpośrednio przychodzić już 28, 29, w te dni, których ja mówiła, od 15 do 19, w salu taneczną 2.13. Zapraszam dzieci w wieku 4-8 lat, przychodzi dziecko razem z rodzicami. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o przeciwwskazaniach. Czy są jakieś przeciwwskazania do tańca w takim zespole? Przeciwwskazania tylko może zdecydować lekarz. I wtedy, jeżeli dziecko ma, znaczy, że ma się jakieś wady tam wzoru, kręgosłupa, stop, to trzeba wcześniej sprawdzić i przyjść podczas naboru, powiedzieć, że pani Ryna, wszystko u nas w porządku, możemy ćwiczyć. Pani takie problemy wyłapuje na etapie? Tak. Bo no, jestem zawodówką i widzę, jakie problemy dziecko ma. I wtedy ja sprawdzaję indywidualnie dziecko i rodzic. Nie ma nikogo obok mnie, żeby była to taka prywatna sprawa. To tyle informacji na temat naboru do studia Tańca Radość w Suwalskim Soku. No, nie sposób nie zapytać o to. Jest pani z nami od 2015 roku. Tak. Tak naprawdę uciekła pani przed wojną. Wojna, która wybuchnęła w Doniecku. Co pani czuje, co pani myśli, widząc teraz, co się dzieje? Zaniepokojenie, że to na długo i nie tak szybko skończy się. Trzeba, jak to wszystko mówię, trzeba więcej broni dla Ukrainy, żeby my zwyciężyli. Jest jeszcze kontakt z sąsiadami, ze znajomymi, którzy zostali tam w Doniecku? Po wybuchu wojny w 2023 roku już nie mam kontaktu, bo tam już nie ma zasięgu. A siostra została się we Lwowie. Mam z niej kontakt. Niedawno była ataka rakietami. Bardzo wszystkie wystraszone, zaniepokojone. I każdy myśli, kiedy to skończy się. Oby jak najszybciej. Tak. Tymczasem zapraszamy do zespołu Studia Tańca Radość. I z chęcią zaproszę jeszcze na kolejne spektakle, które będzie dla grup zorganizowanych dla szkół.
bo jeszcze zostali się u nas dwa terminy, 21-22, od 10 do 12, to dla szkół. I zobaczymy, jeśli będzie chętne, to jeszcze zagramy i dla dorosłych. Dla dorosłych. Zapraszała pani Irina Popowa, pedagog, instruktor i choreograf zespołu Studia Tańca Radość. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.